Sound City w Kids przedstawia. Słuchowisko oryginalne. Słonik Maciuś i Dom Strachów. Autorstwa Natalii Kuzalskiej-Grzelak. Ha, ha, ha! Koniec przerwy śniadaniowej! Proszę o uwagę! Kochane dzieci, jakie święto jutro obchodzimy? Ja wiem, proszę pani. To jest święto czarownic i duchów. A nazywa się świętem dyni? Dobrze. Duchy, czarownice oraz dynie na pewno kojarzą się z tym świętem. Jego nazwa to... Halloween! Halloween! Halloween jest obchodzone 31 października, czyli Wigilię Wszystkich Świętych. Na świecie miało wiele tradycji i przybierało inną postać w zależności od miejsca na ziemi. Kiedyś wierzono, że w tym dniu zaciera się granica między światem żywych a światem umarłych. Dlatego czczono i zapraszano dusze bliskich zmarłych do domów. Aby odstraszyć złe duchy, których bali się nasi przodkowie, zakładano przerażające kostiumy. Stąd wzięła się dzisiejsza tradycja malowania twarzy, przebierania się za czarownice, duchy, potwory lub wróżki. Współczesna forma Halloween narodziła się w XIX wieku w Ameryce. Jednym z symboli Dnia Duchów jest wydrążona dynia ze światełkiem w środku, przypominająca lampion. A dla dzieci Halloween to okazja do świetnej zabawy. Zgodzicie się ze mną? Dlatego w tym dniu zabiorę was na wycieczkę do Domu Strachów. Hurra! Proszę pani, a czy będą tam kościotrupy? Proszę pani, a czy zobaczymy zombiaki i nietoperze? Myślę, że będziemy mieć na to duże szanse. Hip, hip, hurra! Hurra! Dzieci razem z panią papugą stoją w kolejce do kasy biletowej Domu Strachów. Ile biletów dla pani? Poproszę 20 ulgowych i jeden normalny. To razem będzie 65 zł. Proszę bardzo. Upiornego Halloween! Ha, ha, ha! Dziękujemy panu! Wzajemnie! Dzieci, proszę za mną! Dzieci zdążyły przejść kilka kroków, gdy nagle zobaczyły przed sobą mnóstwo dyń, małych i dużych. Każda z nich miała oryginalną dekorację. Jedne wyglądały jak świecące lampiony, inne przypominały postacie z bajek. Ale ładne dynie! Jakie kolorowe! Nigdy wcześniej takich nie widziałem. Podobają wam się? Mnie również. Zróbmy sobie pamiątkowe zdjęcie na ich tle. Wszyscy ustawili się do zdjęcia. Oczywiście słonik Maciuś i hipopotam Tomek chcieli stać w pierwszym rzędzie. Ale pani papuga poprosiła ich, aby ustawili się z tyłu i nie zasłaniali niższych kolegów i koleżanek z klasy. Kto chce ciasteczko z wróżbą? Proszę pani, a co to jest? Dlaczego tak się nazywa? To takie małe, słodkie ciastko. Potocznie nazywane chińskim ciasteczkiem szczęścia. Ma kształt księżyca i kryje w środku karteczkę z jakąś specjalną wróżbą. Aha!
To ja też chcę. Dzieci podeszły do stoiska, przy którym pani w dużym kapeluszu na głowie, przebrana za czarownicę, wręczała przybyłym gościom ciasteczka z wróżbą. Dziękuję pani za ciasteczko. Słonik Maciuś uśmiechnął się serdecznie do miłej pani czarownicy, po czym ostrożnie przełamał ciasteczko. Z środka wyjął maleńki kawałek papieru i głośno przeczytał znajdujący się na nim tekst. Udowodnisz wszystkim, że jesteś odważny. Naprawdę? Tomku, przeczytasz swoją wróżbę? Wszystko jest możliwe, jeśli mocno w to wierzysz. To ma być wróżba? To bardzo mądre słowa. Warto wziąć je sobie do serca. Wszystko jest możliwe, jeśli mocno w to wierzysz. Idealna wróżba dla ciebie, Tomku. Proszę pani, a kiedy wreszcie wejdziemy do domu strachów? Maciusiu, nie możesz się doczekać głównej atrakcji? Czy pozostałe dzieci też się nie mogą doczekać? Tak, proszę pani. Chcemy do domu strachów. W takim razie chodźmy. Dzieci weszły do domu strachów za panią papugą, która frunęła przed nimi jako pierwsza. W środku panował półmrok. Tylko gdzieniegdzie w oknach paliły się świece. Z sufitu zwisało mnóstwo pajęczyn. W środku było też przerażająco cicho. Jedynym dźwiękiem, który dolatywał do uszu dzieci, była skrzypiąca podłoga. W całym domu panował mroczny klimat, niczym z horroru. Czemu tu jest tak ciemno? To jest tak specjalnie, dla zabawy. Chyba się nie boisz, Marto? Ja? Oczywiście, że się nie boję. Skąd ten pomysł? Bo masz taki przestraszony głos. Tak myślisz? Mylisz się. Ja jestem odważna. Poza tym nie ma się tu czego bać. W tym samym momencie, w którym żyrafa Marta kończyła mówić ostatnie zdanie, otworzyła się wielka szafa, a z niej, pewnie nie uwierzycie, wypadła mumia, cała owinięta bandażami. Żyrafa Marta w pierwszej chwili chciała zacząć uciekać. Zobaczyła jednak, że oprócz niej nikt inny nie przestraszył się widoku mumii. Więc postanowiła dalej udawać, że się nie boi. Nietoperze, wampiry, duchy. Na samą myśl o nich i innych potworach dostawała gęsiej skórki. Dzieci, będziemy zaraz wsiadać po dwie osoby do wagoników. Proszę ustawić się w parach i nie zapomnijcie zapiąć pasów. Kiedy wszyscy siedzieli już w wagonach, kolejka ruszyła. Tomku, zobacz! Widzisz tego wielkiego, strasznego pająka na ścianie? Tak, widzę! Jakie ma duże, włochate odnóża! A ty? Spójrz tam! Widzisz to samo, co ja? Duchy! Latają pod sufitem! Wow! Czy to są prawdziwe duchy? Nagle, tuż nad głowami dzieci i pani papugi, przeleciała chmara nietoperzy. Wagoniki skręcały to w prawo, to w lewo, na zmianę jechały raz wolniej, raz szybciej. W pewnym momencie kolejka jechała wprost na ścianę. Nawet pani papuga była przerażona tym, co się dzieje. Ale w ostatnim momencie, przed zderzeniem, wagoniki skręciły w inną stronę.
Nagle wagony się zatrzymały, ale po chwili zaczęły jechać do tyłu. Najpierw powoli, potem coraz szybciej i szybciej. Ale fajnie! W końcu kolejka zmieniła kierunek jazdy i zaczęła zwalniać. Po chwili zatrzymała się na dobre. Koniec przejażdżki! Wysiadamy, dzieci! Dzieci wysiadły z wagoników jedno za drugim i szły do wyjścia, gdzie czekała na nie pani papuga. Słonik Maciuś usłyszał czyjś cichy płacz i zaczął się rozglądać dookoła. Podchodził do wszystkich wagoników po kolei, aż w końcu zobaczył małego, przestraszonego lemura, siedzącego w jednym z wagonów. Czemu płaczesz? Zgubiłem moją mamę. Nie płacz, pomogę ci ją znaleźć. Jak masz na imię? Wojtuś. A ja jestem Maciuś. Kiedy ostatni raz widziałeś swoją mamę? Jak wchodziłam do domu strachów. A twoja mama nie weszła do środka razem z tobą? Nie, moja mama nie wie, że ja tu jestem. Spokojnie, poszukam jej razem z tobą. Słonik Maciuś uśmiechnął się do lemura Wojtusia, dodając mu otuchy. Następnie opowiedział o całej sytuacji pani papudze, która czekała na niego przy wyjściu. Musimy odszukać mamę tego małego chłopczyka! Cała klasa pani papugi przyłączyła się do poszukiwań mamy Wojtusia. Nie trwało to na szczęście zbyt długo. Mama! Synku, jesteś! Tak się bałam o ciebie. Dlaczego poszedłeś sam bez mojej wiedzy? Przepraszam, mamo. Nie mogłem się doczekać domu strachów. Och, synku, najważniejsze, że nic ci się nie stało. Ale pamiętaj, nie wolno ci chodzić nigdzie beze mnie. Dobrze, mamo, kocham cię. Ja ciebie też kocham, synku. Jak mogę pani podziękować? O, nie mnie proszę dziękować, tylko Maciusiowi. To on znalazł pani synka w domu strachów. Och, bardzo ci dziękuję. Jestem wdzięczna za to, że pomogłeś mojemu małemu synkowi. Mama lemura Wojtusia objęła z całych sił słonika Maciusia, który cały się zaczerwienił. Nie ma za co, proszę pani. Pani lemurzyca wzięła synka za łapkę i ruszyła z nim w stronę wyjścia. Myślę, że wystarczy wam już tych wrażeń na dziś. Wracamy, kochane dzieci, do szkoły! Moi drodzy, chciałabym podziękować całej klasie za wzorowe zachowanie podczas naszej wycieczki do domu strachów. A zwłaszcza tobie, Maciusiu. Wykazałeś się dużą odpowiedzialnością i empatią wobec zagubionego małego lemura. Drobiazg, proszę pani. Jestem z was wszystkich naprawdę dumna. Proszę pani, a kiedy znowu pójdziemy do domu strachów? Pewnie dopiero za rok. A czemu pytasz? O, bo żyrafie Marcie bardzo się spodobało w domu strachów i chciała wiedzieć, kiedy znów się tam wybierzemy. Proszę pani, ja wcale nie pytałam o to, bo ja się boję duchów, kościotrupów, mumii. Marto, hipopotam Tomek chciał cię tak naprawdę spytać, czy nie miałabyś ochoty pójść z nim na spacer, na lody? Ależ proszę pani! Było to słuchowisko oryginalne, Słonik Maciuś i Dom Strachów, autorstwa Natalii Kuzalskiej-Grzelak. Reżyseria Maciej Sztomberek, Michał Grzelak. Scenariusz
Natalia Kuzalska-Grzelak. Produkcja Maciej Sztomberek. Realizacja dźwięku i montaż Hubert Tymiński. Zarządzanie kreatywne, promocja i montaż wideo Filip Koszlaga. Promocja i PR Michał Grzelak. Autorka okładki Katarzyna Ambroziak. Wystąpili narrator Małgorzata Kozak, słonik Maciuś Patryk Werner, papuga Ania Katarzyna Werner, żyrafa Marta Julia Lasoń, hipopotam Tomek Mateusz Osiecki, lemur Wojtuś Tomek Witczak, bileter struś Michał Michał Grzelak, mama Wojtusia Agata Bednarek, lektor Małgorzata Kozak. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sound City w Studio.